Normalnie jakbym w swoim chaosie po prostu planował, żeby tu była taka przestrzeń, żeby to się tu zmieściło. Ech, geniusz chaosu. Siemano, klockowe świry! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, kolejnym odcinku biznesowym, kolejnym odcinku szczystki. Stoję w takim dziwnym szpagacie nad tym stołem i zaraz chyba sobie coś zrobię. Więc na szybko, moi drodzy. Wielu z was, wbrew pozorom, myślało, że nowy miks kupiony, zaprezentowany wam w weekend, zakopie mnie i to koniec akcji czystka. I myśleliście, że jestem głupi i... Wielu z was miało rację, ale zdecydowana większość nie, bo wbrew pozorom ten miks był bardzo dobrym miksem, który pomoże mi tym bardziej w akcji czystka. Dlaczego? O tym trochę zaraz, bo teraz muszę przestać, bo no nie mogę w tym spagacie, sorry. Natomiast jedziemy zgodnie z harmonogramem i tamten miks czeka sobie dokładnie tam, jak widzicie, a tutaj czeka stolik, który po prostu pomoże mi właśnie w czystce. Stolik, który lada sekunda stanie tu, więc ostatni raz być może widzicie moją firmę wyglądającą tak, a tak będzie wyglądał miks, za który się zabierałem, czyli drugi miks w historii przystani klocków, czyli drugi w kolejności miks, pierwszy skończyliśmy ostatnio, a teraz zabieram się za tamten. Oczywiście w międzyczasie robiąc jeszcze tamten. Dobra, może wam wytłumaczę, bo pewnie nie da wam to spokoju. Otóż widzicie, no tak naprawdę faktycznie miksy, które mi zostały, a tak jak mówiłem kiedyś, nie zawierają już najlepszych zestawów, bo te robię w pierwszej kolejności. B. Często zawierają jakieś zapychacze lub po prostu elementy, które pójdą na sztuki. I to wszystko sprowadza się do C. Nie wiem, czy tak w ogóle można liczyć, aby... No nieważne. To się sprowadza do tego, że trochę nad tymi miksami popracuję. Więcej czasu niż standardowo. Jednocześnie nie są one nie wiadomo jak zarobkowe. W sensie na elementach może, ale to po prostu potrwa. W związku z tym... To, że spadł mi taki miks, jaki wam zaprezentowałem w niedzielę, to jest, powiem wam szczerze, dużo, dużo szczęścia. Oczywiście, trochę on mnie spowolni, ale w perspektywie ogólnej da wiele dobrego, bo połowa z tamtego miksa, to już tak jak na przykład widzieliście, mamy w opakowaniach, w kartonach oryginalnych lat 90., 80. niektóre zestawy, tam w środku są klocki. Innymi słowy, jak ten miks ma około 30 kg, jakieś 13, 14, może nawet 15 kilo, już praktycznie jest gotowe, już jest poworeczkowane, tak? Ktoś mi to przywiózł, bo już miał posegregowane i faktycznie w wielu są jakieś braki, ale dobieram 1-2 klocki braków i tyle. Ale większość jest porobiona. Druga połowa faktycznie będzie do roboty. I ta druga połowa została rzucona tu i ona czeka na swą kolej. Czyli tak jak mówiłem, cyk, 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 będziemy jechać teraz te dwa po kolei i dopiero tamte kolejne i dopiero przejdziemy sobie też do tego. Zapomniałem już na tym na zapleczu. Więc spokojnie, to czeka. Natomiast elementy, które były w miarę odbudowane, zestawy, które były w miarę odbudowane, pomogą mi tym, by ten czas nie był taki, wiecie, próżny, by faktycznie ta płynność finansowa była utrzymana. Bo ja sobie oczywiście działam z miksami, w międzyczasie odbudowywuję tamte zestawy i wszyscy są zadowoleni, a najbardziej wy, więc wbrew pozorom, widzicie, to nie była taka zła strategia z mojej strony. Ale dobra, teraz idę sobie skręcić ten stolik i będziemy go wstawiać, także ostatni raz widzicie tutaj coś takiego i zaraz już tego nie będziecie widzieć. Idę go skręcać. Oczywiście jak rasowy influencer muszę odpowiedzieć na wasze pytania, które nie wiem, które czy padną, ale to oczywiście jest stolik z Ikei, jakoś 109 zł bodajże kupował. Macie tutaj wszystko, o bardziej, tak macie wszystko teraz chyba dobrze, o proszę bardzo. Macie tutaj stolik, bardzo je polecam, na strychu mam ich trochę, właśnie zresztą ze strychu zniosłem, bo to jest taki zazelowany, ale to jest najmniej ważne. Mistrz strategii, ta... To dobre jest. Good job, klockozaur. To trochę komplikuje sprawę. Druga wersja jest taka, ale to też trochę do... No, nie powiem czego, bo tutaj mam wtedy bardzo ciasne przejście. Całkowicie nie. Całkowicie nie, poza tym tak czy siak, żeby bokiem chodzić i to też wygląda dziwnie. A może by... jeszcze gorzej. Myślałem, że może na skądś nie będzie źle, że... No nie, jeszcze gorzej, ale przynajmniej drzwi się otwierają. Nie, dobra. Chyba pozostaje mi tylko i wyłącznie ostatnia rzecz. Ale spójrzcie, ciekawie, miał być odcinek o miksie, a robi nam się odcinek... Przygody klockozaura ze stołem! No, ale może zaraz się skończą. Czekajcie, jest jeszcze jedna opcja. Spokojnie. Zaraz się rozkręci. I nie podoba mi się ta opcja całkowicie, ale dużego wyboru niestety nie mam. Stół stanął tu.
tutaj, niestety. Powiem szczerze, że mam jestem srogo zawiedziony, bo naprawdę, po pierwsze, miał stać tu, dlatego że spójrzcie, tu mam dużo lepsze naturalne światło. To samo światło tutaj jest, no właśnie, widzicie, to jest zupełnie inne światło. No ale trudno, z drugiej strony jak tak myślę, może to finalnie nie będzie takie złe, bo wytworzy mi się taka naturalna tutaj kurczę przestrzeń robocza, że wiecie, laptop tutaj. Innymi słowy, jak się fotelem troszkę bardziej przesunę, będę mógł pracować na tym stole, obracać się do laptopa i bez większego problemu z laptopa korzystać, a nie z komórki przy łyżlistach. No dobra, no cóż możemy zrobić, tu się musimy pogodzić. Faktem, tu tak czy siak miał stanąć kiedyś stolik, ale tam miał stanąć drugi. Tam miały być w ten sposób, żeby dwa stoliki. Myślę, ale no nic już nie wymyślę, no musi tak być. Dobra, przyjrzyjmy się więc w ogóle, z czym będziemy się w tym micie mierzyć. Nie no, jak tak faktycznie patrzę, to nie będzie tak źle. Tutaj faktycznie ten motyw obrotowy, siedzę na foteliku, nie muszę nie wiadomo gdzie jeździć. Okej, okay, nie jest źle. A teraz mix. Tam oczywiście cały czas zostawiam tamte faktycznie tu klocuszki, jak sobie posprzątam na parapecie, to będę mógł je sobie tam fajnie poukładać i tylko po nie tutaj sięgać. Pamiętajcie, że to jest jeden z pierwszych moich mixów, właściwie drugi, czyli po prostu jeszcze nie zajmowałem się tak jak robię to teraz, czyli po prostu moje dzielenie polegało na dzieleniu na kolory niebieski, żółty, zielony i tak dalej. Nie dzieliłem jeszcze, wiecie, na klocki budowlane, slopy, więc to też mi trochę dłużej zejdzie. Mamy tutaj troszkę elementów, ale to jest najmniej ważne. Spójrzcie, tutaj będzie trochę staroci, przypuszczalnie, o czym może świadczyć chociażby ten tutaj klocek, w ogóle z dwie inne opony, ktoś był Crazol, czy element biały, tak samo jak tutaj dość duża liczba tych przezroczystych. Spójrzcie, jakiś wyglądał przezroczysty. No zresztą dużo pożółkły. I tu na przykład mam czerwienie, ale nie to jest, moi drodzy, najważniejsze, ponieważ najważniejsze mamy tutaj. I to jest to, z czym będziemy się tutaj w tym micie właściwie mierzyć. To są dwa najważniejsze opakowania, które mi tutaj, można powiedzieć, właśnie zostały. Aha, nie przejmujcie się z dezelowaniem tego stołu, bo ja go sobie przykryję lada sekunda, nie tylko wykładziną. Po prostu jakąś wykładzinkę sobie tu wezmę, bym mógł klocki też na nie wysypywać czy coś. Ale też przede wszystkim wezmę sobie tutaj, pewnie jakoś obiję jeszcze drewnikiem dookoła, żeby mi te klocki spalały. No zobaczymy, tak czy siak, przypuszczam, że coś z nim będę robił. Tak, taki samolot też tu powinien być, między innymi. Figurki, to was pewnie najbardziej zainteresuje. Tutaj mam troszkę też innych starych elementów, ale to chyba pójdzie na elementy, bo tutaj zbyt wiele nie ma. Mam też elementy takich Bionicle, nie wiem czy się będę nim zajmował, bo chyba jest tutaj dużo braków. A kurczę, nie ukrywam, że Bionicle mam do ogłupienia na strychu. Oczywiście jestem człowiekiem, który nie odpuszcza, jeżeli ma jakiś zestaw w miksie, ale wiecie, no mogę mieć na tyle braków, że po prostu odpuszczę, jak będzie tu powiedzmy 20% braków czy coś. Tu jakieś fragmenty jeszcze Bionicle'a czy coś. To akurat chyba mało wartościowe. To chyba są elementy, które muszą być na części, bo za dużo z nich nie weźmiemy. Ale spójrzcie, mamy tu figurki. I mamy tutaj oto takiego klona, chociażby. Mam tutaj coś z tych sportsów, kurczę, mam dużo, ale one się w ogóle nie sprzedają. Rodianina, to oczywiście będzie Star Warsowy. Kurczę, nawet go tu zaczynałem powoli zbierać. Tak, kurz tu wszędzie jest, ale ten mix, słuchajcie, leży 3 lata, więc się nie dziwcie. Wszystko to oczywiście będę mył. Mamy też Rebelianta, to jest chyba no Big Darklinger, aczkolwiek chyba nie było do niego statku, on bo pójdzie jako osobna figurka po prostu. No i w tym micie za dużo już więcej innych rzeczy nie było, słuchajcie. Tu jakaś jeszcze główeczka. Taka, do jakiegoś doktorka. Hełm klona, to wiadomo, że do tamtego. O, takie figurki. Tu było trochę tych bioniklowych, chociażby od tej dużej maski, ale je sobie też raczej daruję, bo tu było, wiem, że zbyt dużo braków. No i trochę takich figurek, które kurczę, no pewnie gdzieś tam pójdą. Not Gunray jeszcze, okej. Okay. I on gdzieś miał czapkę, także na ląd był chyba do Rodianina. Także jak widzicie, tutaj zbyt wiele takich już pełnoprawnych zestawów nie ma, więc się nie dziwcie, że też ten miks odpuściłem. Ale zerknijmy, co w ogóle może być. No tak jak mówię, mam tutaj trochę tych elementów, trochę właśnie to wszystko pójdzie na rozbiórkę z tych Bionicli, bo tak jak mówiłem, tego już tutaj składać nie będę. Zdecydowanie jest zbyt dużo tutaj braków, więc te wszystkie Bioniclowe hitkę, lada sekunda pewnie już będę rozbierał na części. No, trochę do tych rycerzy jest, w sensie, czytaj, tych rycerzy. Ich już kilka mam na swoim sklepie, a resztę będę dobierał, bo u nich faktycznie brakuje po jednym, dwóch elemencie, więc tutaj nie będzie nie wiadomo jakiej też dobieraniny, więc będzie się w miarę opłacało. To autko, no zobaczę, bo kurczę, w sumie jest całkiem okej. Okay. Tam ma był policjant nawet do niego. Ale tu akurat jak patrzę, przeglądam, no to tutaj w tym za dużo chyba nie... Nie uzbieramy z tego pojemnika. No tu jeszcze mógłbym taki zestaw się z lat 80. też uzbierać, spoko. Tylko że figurki do niego nie ma. Oczywiście często sprzedaję zestawy bez figurki, jeżeli w ogóle jakkolwiek jest. No
zobaczę, jak się będzie to wszystko składało. Tu jaka macka. O, tu piękny element, ale tego na pewno nie ma. To jest luźny element, bo to był też jeden z takich miksów, gdzie wiecie, trochę elementów ze zestawów, trochę elementów randomowych. O, tutaj też ten wóz. No trzeba będzie to trochę poprzeglądać, moi drodzy. Jeżeli widzicie takie zestawy, które rozpoznajecie, ten poznaje Fławę, to piszcie mi oczywiście koniecznie, bo zawsze mi, uwierzcie, pomagacie tymi komentarzami. Oczywiście, dużo zestawów już znam, dużo zestawów wiem. Ale często ostatnio mi taki jeden komentarz też było o tych elementach z tamtego miksa. O, to akurat chyba nie, to już do wywalenia, bo tamten zestaw poszedł pod dziurkę. Często piszecie mi takie komentarze o jakichś elementach czy coś, które poznajecie, a o których wbrew pozorom pojęcia nie miałem. Dobra, to jest pal licho, bo mamy tutaj coś zdecydowanie ciekawszego. Tu już są mniej więcej zestawy. I będzie naprawdę taki technikowy, ale z tego co pamiętam, to jemu opony brakowało, czyli jednak elementu dość, sami przyznacie, znaczącego, ale jesteś dość mocno odbudowany, więc swoją drogą też to był rotor z Bionicry, ale on już był sprawdzony i tam już mam braki określone, tego go już tutaj nie ma, więc tutaj mi opony brakowało. Może dokupię i wtedy się go uzbiera. Jak widzicie, no właśnie, są tutaj karzony, te śmieszne rycerzony jeszcze, nie? Tutaj jest jeden, jest drugi. Nie powiem, że to się nie sprzedaje w ogóle, ale sprzedaje to się, oj, długo to leży, nim to się w ogóle sprzeda. Jacyś tam pasjonaci, albo bardziej krejzole, bo to też nie ma jakiejś kosmicznej kwoty, to kupują, nie? I co, gdzie to ręką, gdzie to jest, jaka w ogóle zabawka? Tych też mam tutaj więcej, no ich było sporo w tym miksie. Tak jak mówię, nie gardzę, nie wyrzucam, aczkolwiek dokupić do nich brakujące części, to jest naprawdę kosmos, dosłownie. I jeszcze jeden, no tutaj mam takiego gościa, ale tak jak mówiłem, to jest też z tych bioniklowych, hero faktorowych. Nie, bioniklowych, dobrze mówię. A się to miesza, bo jak wiecie, ja w tych czasach nie żyłem, więc to pewnie też niestety pójdzie na rozbiórkę. No i teraz dalej tak, no tu mamy wskazówkę, mam oczywiście numer telefonu. Telefonu, kurz, zestawu. Była to też taka remiza swoją drogą, ale tam było zbyt dużo braków, więc poszła na rozbiórkę. Tu też jakieś podwozie duże. No przypuszczam, że z tego dużo nie uzyskałem. Może ten statek uda mi się Legoland odbudować. Wbrew pozorom on mi się gdzieś jakoś sprzedał. Tutaj mamy łódź, no właśnie, kurczę, to trzeba było odbudować. Tutaj mamy taką łódź. 70 któregoś roku, recenzja zresztą była na moim kanale, bo były tutaj takie dwie, więc jest jeszcze jedna. Kolejny rycerz i kolejny rycerz ten śmieszny i kolejna peleryna i kolejny rycerz i kolejny rycerz. I mam nadzieję, że teraz widzicie, jakkolwiek nie rozumiecie, czemu mi się tak ten miks już porzuciłem, czemu już go nie kontynuowałem, czemu go nie robiłem. Tutaj jakiś wóz, ale będzie bez figurki, więc to będą grosze, ale postaram się oczywiście zobaczyć, co w mojej mocy. Jak nie, no to wiadomo, pójdzie na części. No tutaj jeszcze więcej tego statku, więc to pewnie jakiś tam długaszy ten statek był czy coś. No i tak właśnie to wyglądało, dlatego tego miksa mój dorzuciłem, bo po prostu, o, ten ze statecznikiem. Tak, to jest w ogóle bardzo ciężkie, bo to jest taki statecznik, który jest na tego statku i on ma powodować, że to będzie pływać. Sprawdźmy, że to pływa, że miało się udać, po prostu utrzymując go stale pod wodą, a nie, że się będzie wywracał. Bo to jest naprawdę ciężki element, to jest jakiś, nie wiem, metal w środku po prostu, że on go trzyma w dół. No i właściwie tyle, moi drodzy, 7, 2, 3, 9 i właściwie tyle, widzicie, tutaj tak naprawdę są jakieś strzępy tylko i wyłącznie. Oczywiście, mówię, kilka zestawów, z 2, 3 się tu wyciągnie, szczególnie takich starusienkich, gdzie właśnie tak jak wam to pokazywałem, wiecie, może być, że po prostu mam element bez figurek, bez jakichś elementów charakterystycznych, że po prostu tutaj, wiecie, mamy tylko koła i jakieś kilka elementów. A właśnie, tu był też taki jeden duży statek z Macem Windu i z jednym klonem i go też będę odbudowywał, bo już zacząłem gdzieś odbudowywać, on gdzieś tam na szafie, kurczę, leży odbudowywany, właśnie w tamtym pojemniku tym. O, a w tym stoi zresztą samolot z Kreatora 3 w jednym, też taki duży. Więc jeszcze takie dwa zestawy, plus ten rotor, o którym wam wspominałem, ale poza tym wszystko, co jest w miksie, jest tu. No i nie ukrywam, przypuszczam, że ten miks z tydzień mi zajmie. O, to jest właśnie z remizy, której nie ma opcji. Zresztą plate już sprzedałem, tam za dużo było braków, niestety, jak zacząłem to zbierać. No ale wiecie, ale to pójdzie, nie? Więc było dużo braków, olałem, więc jakby tutaj będzie trochę tej roboty. Z tych elementów zobaczę, czy uda się, bo to są, wiecie, tego typu autka, takie proste, wiecie, typu, o, macie takie koła, 4, proste autko z lat 80. Zbieram do końca, ale widzicie, fenomenalny on nie jest. No mam nadzieję, że teraz rozumiecie, czemu go porzuciłem. A projektu czystka, tak jak mówię, nie porzuciłem, więc o to możecie spać spokojnie. Projekt czystka trwa nadal, ja to muszę po prostu zrobić, a miks pokazywany wam w niedzielę tylko mi powinien z tym pomóc, więc mam nadzieję, że po prostu tak będzie. Teraz pokażę. Zostańcie, moi drodzy, ja się zabieram z tego miksa, dzisiaj potrzebowałem sobie przypomnieć, co tutaj jest. Oczywiście to nie koniec, bo teraz włączam kamerę i tutaj jeszcze sobie będę 20 minut przypominał, co tu jest, bo to też były czasy, gdzie ja tych, w sensie, identyfikowałem oczywiście te zestawy, ale nie zapisując sobie nigdzie, jakie te zestawy są, na żadnej karcie, tylko i wyłącznie po co, przecież mam wszystko w głowie, tak?
No i tak minęły dwa lata ponad, moi drodzy. Trzy już właściwie, bo to jest mix 2019. Więc minęły tak lata, więc trochę identyfikować muszę od początku te wszystkie zestawy. Ale mam już te doświadczenia, to wiecie, chwila, moment, wiecie, te elementy, co z tego odbuduję. Finalnie tego pewnie dowiecie się już w kolejnym odcinku. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu taki biznesowy wpadnie, więc sub zostawcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I wam pokażę, jak nad tym miksem prace postępują. Dzięki, że byliście dzisiaj i widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych odcineczkach. Bye!